drugi dzień zlotu środowisk detektorystycznych u Niejowie. Rozpoczyna się bardzo wcześnie. Z całego kraju zjeżdżają się poszukiwacze, aby uczestniczyć w zawodach. Zawody w poszukiwaniach odbędą się na tej plaży przed nami, natomiast ja w czasie oczekiwania na start udam się do centrum u Niejowa pozwiedzać zabytki. Miasto u Niejów słynie z wód termalnych. W głębokości około 2 km wydobywana jest woda o temperaturze 68 stopni. Będąc w Niejowie, zajrzyjcie na termy. Obecnie trwają przygotowania i zapisy do zawodów. To tutaj, w tym miejscu przed nami, odbędą się zawody w ramach zlotu środowisk detektorystycznych. Słuchajcie uważnie, szukamy przez 20 minut, zbieramy też wszystko, bo możliwe, że tradycyjnie coś wymyślimy, jakąś nagrodę za ilość znalezionych kapsli czy innych takich śmieci plażowych. Gotowi? 5, 4, 3, 2, 1, start! Niżej! No i ruszyły zawody w ramach drugiego zlotu detektorystycznego. Poszukujemy monet 25-centowych. Osoba, która zbierze najwięcej ilość monet, ten wygrywa. Jednocentowe? Czy nie, 25. Nie, jednocentowe monety, nie? O, tego typu monet szukamy. Druga moneta. Kolejny, trzeci. I jest czwarty. Poszukiwania trwają, każdy skupiony. Mamy tylko czas 20 minut. Każdy chce znaleźć jak największą ilość monet. No i oczywiście wygrać te zawody.
Jak tam dzisiaj leci się udało znaleźć? 4. 4, no to ładnie, gratulacje. Uwaga, wykrywacze do góry, koniec! Czas szukania monet zakończył się. W chwili obecnej trwa liczenie ilości znalezionych monet. Jednego sędziego jeszcze potrzebuję. Kępiński ile ma? A to? 5. A 5 groszy to 5, 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8. W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników zawodów udałem się na kawkę. Smacznego wam życzę. Największym punktem naszego programu były zawody w poszukiwaniach. Zawody, które polegały na tym, aby w określonym czasie, na wyznaczonym terenie znaleźć jak najwięcej ukrytych przedmiotów. Te przedmioty były to jednocentówki amerykańskie, które w zasadzie same są zabytkami, bo one wszystkie pochodzą z początku XX wieku, jeszcze najstarsze jakie tam były to chyba z 1901 roku, a więc też ciekawostki. Wszystkie te monety zostały ukryte na plaży miejskiej nad Wartą, czyli tam za termami. I zawody polegały na tym, żeby w ciągu 20 minut wydobyć jak najwięcej ukrytych przedmiotów. Wszyscy zawodnicy startowali jednocześnie, no i za chwilę ogłosimy wyniki tych zawodów. Miejsce trzecie ex aequo, z wynikiem 15 jednocentówek, 15 monet amerykańskich zajęli Hubert Druszcz, zapraszamy, i Janusz Modzelewski, zapraszamy JMS-a. Jak widać, mamy szeroki przekrój wieku naszych uczestników. Gratulujemy zawodnikom, wszyscy zostaniecie nagrodzeni. Trzecie miejsce, nagrodę no chyba pamiątkową, to są magnesy ręcznie robione i przedstawiające żołnierza austriackiego, rekonstruktora takiego, jakiego można było tu znaleźć, oraz no, pora na seks. Gratuluję. Pora na seks, Januszu. Znakomitym wynikiem popisał się Piotr Śniegocki, co dało mu drugie miejsce w naszej klasyfikacji. Witamy przyjaciela z nieodległego koła, jeżeli tylko jest. Jest w okolicy. Gratulujemy, Piotrze, 16 jednocentówek było twoich. Prosimy naszą wspaniałą hostessę o wręczenie nagrody. Nagrodą jest książka archeologa pewnego, nieznanego zupełnie nikomu, o dworze polskim. Gratuluję, Piotrze. Dziękujemy pięknie i gratulujemy oczywiście. No i teraz najważniejsza nagroda, pierwsze miejsce zajął z wynikiem 21 monet, a więc rzeczywiście zdystansował stawkę, Sylwester Knaś. Zapraszamy. Sylwku, mam prośbę do ciebie. Opowiedz, jak to jest, jak to się robi, że się wygrywa z Michałem Małym? Za nie mówię.
Kolega Sylwester jest nieśmiały, a pewnie po prostu nie chce zdradzić tej tajemnicy. No to powiedz, jakie po prostu są wrażenia z tego naszego małego sportu, jakim są poszukiwania na plaży? Ale no, żeby małego pokonać, to było trochę trudno. No, ja cię świetnie rozumiem, bo my już tam nagrodę mieliśmy dla małego przygotowaną, bo wszystko już ma, prawda? No, ale teraz pora przyszła na zmianę mistrza. Mistrzem w zawodach podczas drugiego zlotu i podczas naszego drugiego festiwalu przygodowo-historycznego Misja Przygoda w Uniejowie jest taki oto wspaniały puchar z zamkiem uniejowskim, proszę cię bardzo, zawierającym monety, które sam znalazłeś. Gratuluję serdecznie. Ponieważ podczas poszukiwań na plaży znajdowaliśmy, czy poszukiwacze znajdowali wszystkie rzeczy. Ja bym prosił wyróżnionych o nieuciekanie, bo jeszcze tutaj prosi Witego zdjęcie wspólne. Ponieważ znajdowane są inne rzeczy pozostawione przez plażowiczów na plaży, to zrobiliśmy taką dodatkową konkurencję w postaci tego, kto najwięcej śmieci znajdzie i oczyści plażę miejską z nich. I w tej konkurencji zwycięzcą okazał się Przemysław Kamycki, zapraszamy. Czyli nasz lider ekologów wśród poszukiwaczy. Gratulujemy serdecznie i dziękujemy, że przykładałeś bardzo dużą uwagę do tego, aby nie tylko monety zbierać. Nagrodą jest książka. Mam nadzieję, że będzie ci się przyjemnie czytało. Zapraszam wszystkich zwycięzców teraz na scenę. Zrobimy wspólne zdjęcie. Jeżeli jeszcze nie uciekli nam. Piotrek jest. Janusz jest. Hubert, chodź na scenę na chwilkę. No i jeszcze nasz mistrz ekologów też na scenę. Tutaj do środka. My z boku, no bo wy jesteście zwycięzcami, nie my. I poproszę, chwila dla reporterów. I oczywiście prosimy o gorący aplauz dla naszych zwycięzców. Wyszło.